Mniej więcej 60 słów liczy uchwała sejmowa, która zezwala prezydentowi na ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej, co pozwala na odblokowanie ogromnych funduszy. Sprawa pilna. Mówiliśmy przed chwilą, że rzecz musi się odbyć do końca maja, by te fundusze w biednych krajach Unii Europejskiej pojawiły się już w lipcu. Tymczasem w Polsce marszałek Tomasz Grodzki wczoraj ogłosił, że Senat zajmie się tą ustawą, przemyśli 27 maja. Marek Pęk, senator, wicemarszałek Izby Wyższej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, witam państwa. Pana ten terminarz zaskoczył? No tak, oczywiście nie tyle zaskoczył, co oburza. Wnioskowałem w imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ażeby ratyfikacja została rozpatrzona w tym tygodniu, na tym posiedzeniu. Pan marszałek Grodzki znalazł takie wyjście, że owszem, ratyfikację rozpatrzymy na tym posiedzeniu, ale dopiero 27 maja. No to jest prawdziwy cyrk. To już ta obstrukcja przysłowiowa parlamentarna, nie lubię tego słowa, bo ono się kojarzy jeszcze z innymi aspektami obstrukcji, ale no, nie można tego inaczej określić niż taka zawziętość, złośliwość, małość. Trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać, że marszałek Senatu i większość senacka to jest tak niesłychanie ważna politycznie ekipa, tak ważne ogniwo procesu legislacyjnego, że bez oglądania się na to, że sprawa jest no absolutnie najwyższej wagi i to nie tylko z punktu widzenia polskiej racji stanu, polskiego społeczeństwa, ale również całej Unii Europejskiej, bo przecież ta ratyfikacja musi się dokonać we wszystkich państwach, ażeby zostały uruchomione te instrumenty finansowe i prawne, które spowodują, że my wreszcie zaczniemy wychodzić do takiej ofensywy gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, społecznej. Kwestia pandemicznego kryzysu to jest przecież no, jedno z największych wyzwań nowożytnej historii, nowożytnej polityki. No a tutaj jakaś niesłychana megalomania, bo cała doktryna prawa międzynarodowego, prawa europejskiego praktycznie zgodnie mówi, że w takim przypadku tego typu ratyfikacji no nie ma mowy o żadnych poprawkach. Ją się przyjmuje albo się ją odrzuca. Tertio non datur, jak mawiają prawnicy, nie ma jakby trzeciego wariantu. No ale pan marszałek z uporem twierdzi, że będzie składał do tej ratyfikacji poprawki, będzie modelował Krajowy Program Odbudowy, dokument już dawno złożony w Komisji Europejskiej. No więc zarówno od strony politycznej, jak i prawnej działanie skrajnie nieodpowiedzialne, niezgodne z konstytucją. Zapowiedział też wysłuchanie publiczne i powiedział, że ma ekspertyzę prawną. 6 wybitnych prawników stwierdziło, że jednak Senat może to modyfikować. Sędzia Andrzej Biernat, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że nie. Jak to pan rozumie? No nie tylko pan profesor Biernat, ale również pan profesor Safian. Można powiedzieć, że to są takie ikony prawnicze, bo przecież to są ludzie, którzy atakowali rząd PiSu od samego początku 2015 roku. Zasiadali w najważniejszych instytucjach sądownictwa polskiego i europejskiego. Więc trudno posądzać tych panów o jakieś propisowskie ciągoty. Mówią po prostu jak jest, bo innego stanowiska odpowiedzialny profesor prawa nie jest w stanie tutaj sformułować. Ja nie widziałem jeszcze tej ekspertyzy. Ja się o nią upomnę, bo jeżeli jest to ekspertyza zlecona za pośrednictwem Senatu, za pieniądze Senatu, to oczywiście powinna być ujawniona. Natomiast no, czytam, bo jestem prawnikiem, zagłębiam się też w ten temat i wyczytałem między innymi to, że szczególnie w przypadku ratyfikacji decyzji Rady, bo tutaj mamy do czynienia z tego typu ratyfikacją, nie ma mowy o żadnych poprawkach, o żadnych aneksach, o żadnych dodatkowych załącznikach. Ta sprawa już była wielokrotnie rozstrzygana na forum europejskim. Zresztą jak popatrzymy na ratyfikacje w innych państwach, to wszystkie ratyfikacje, które do tej pory nastąpiły w kwestii Funduszu Odbudowy, nastąpiły właśnie bez poprawek. Więc jeżeli pan marszałek chce, ażeby
o Senacie usłyszała teraz cała Europa i zadziwiła się, co wyprawia wokół ratyfikacji Senat, no to jest na najlepszej drodze. Pewien podziw budzi również ornamentacja słowna, jaką pan Tomasz Grodzki oprawia swoje przemówienia. Mówi o demokratycznej większości w Senacie, więc jest, rozumiem, niedemokratyczna mniejszość, o posiedzeniu, wysłuchaniu publicznym tej ustawy. Są jakieś polityczne motywacje, które pan dostrzega w tej postawie? Czy to jest tak, że Tomasz Grodzki realizuje zamówienia Platformy Obywatelskiej, której, jak przypomnę, po ubiegłotygodniowym notowaniu, notowania spadły gdzieś do poziomu 15%, bo ich wyborcy, no, została tylko taka najtwardsza kodowska grupa, która po prostu zrobi wszystko, będzie zawsze popierać tą partię. No tak, Senat w tym momencie jest bardzo ważnym ogniwem w tej walce politycznej dla opozycji. No jest takim, bym powiedział, bastionem opozycji totalnej. Tu jednak Platforma Obywatelska odgrywa wiodącą rolę. Odkąd przewodniczącym tej senackiej części Koalicji Obywatelskiej został pan senator Bosacki, no to zdecydowanie zaostrzył się ten taki twardy, ostry, totalny kurs. Tutaj priorytetem jest po prostu robienie wszystkiego, ażeby utrudnić, skomplikować pracę demokratycznej większości sejmowej i demokratycznego polskiego rządu. Ale z drugiej strony, no bo do tego to już jesteśmy przyzwyczajeni, ale z drugiej strony jeszcze widać tutaj, jak w soczewce, to wszystko, co w opozycji szwankuje i trzeszczy. No, opozycja w tym momencie jest potwornie poobijana, potwornie rozbita. Ogromny problem przywództwa ma Platforma Obywatelska i Borys Budka. I te wszystkie frakcje, te wszystkie grupy tu w Senacie się ścierają. Ja na co dzień widzę takie sytuacje dotyczące nieraz bardzo drobnych kwestii, jakichś drobnych poprawek przy takich ustawach, o których nawet opinia społeczna nie słyszy, gdzie odbywa się pilne spotkanie w gabinecie marszałka Grodzkiego i tam te wszystkie frakcje, grupy, senatorowie niezależni jeszcze dodatkowo, Lewica, PSL, no targują, przeciągają na swoją stronę właśnie jakieś poprawki i to jest ciągle takie dealowanie, coś za coś, coś za coś. No to nie jest koalicja, to nie jest większość, która się opiera na jakimś pozytywnym programie, na jakiejś idei, no tylko na jednym celu, obaleniu demokratycznego rządu Zjednoczonej Prawicy. No, musimy przypomnieć tutaj Pakt Senacki, dzieło Grzegorza Schetyny z wyboru z 2019 roku, porozumienie wszystkich partii opozycyjnych, które dało opozycji możliwość, no właśnie, jeden głos przewagi w Senacie. I też dla porządku trzeba dodać, że partią, która zdobyła najwięcej głosów w wyborach do Senatu, było Prawo i Sprawiedliwość. No ale na skutek takiej właśnie machlojki, takiego przekrętu, to ta grupa ma przewagę. Sam Tomasz Grodzki jest też człowiekiem, który odsuwa decyzje dotyczące odpowiedzialności w sprawie zarzutów łapówkarskich. Kwestia immunitetu została, prośba o zniesienie immunitetu w tej sprawie została wniesiona do Senatu i jakoś nie słyszę, by Senat zadecydował o tym. No tak, to jest w ogóle ciekawe od strony takiej proceduralnej, bowiem pan marszałek Grodzki jest niejako sędzią we własnej sprawie w Senacie. Tak naprawdę ten wniosek wpływa do gabinetu pana marszałka. Pan marszałek dostaje go na biurko. Wniosek dotyczy bezpośrednio jego osoby. On oczywiście mówi oficjalnie, że się z tej sprawy wyłączył, ale trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że prawnicy senatcy działają w tej sprawie bez konsultacji z osobą pana marszałka. No i mamy taki festiwal szukania dziury w całym. Znaleziono jakieś braki proceduralne i od razu zwrócono wniosek do prokuratury. Tak jakby nie można było zgodnie z zasadami procedury karnej poprosić o uzupełnienie braku. Tam chodziło, zdaje się, o jakieś pełnomocnictwo. No tak się zwykle robi. Jeżeli jest brak, wzywa się o uzupełnienie, przynosi się dokument, wszystko jest w porządku. No teraz pewnie po uzupełnieniu
wypełnieniu tego braku znowu po kilku tygodniach znajdziemy jakiś brak formalny i taki będzie taka zabawa w kotka i myszkę, w taki ping-pong, ale jak już przetoczą się przez Senat sprawy no absolutnie najwyższej wagi, czyli kwestia ratyfikacji, kwestia wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, no to ja się upomnę o tą sprawę, bo jak tak dalej Senat będzie funkcjonował, jak tak dalej pan marszałek będzie deprecjonował autorytet Senatu, no to ja myślę, że trzeba się wreszcie poważnie zastanowić nad tym, czy nie złożyć wniosku o odwołanie pana marszałka. Wczoraj europoseł Lewicy sugerował taki właśnie krok w kontekście tych funduszy europejskich. Mówił pan o tej chwiejnej konstrukcji senackiej większości. Jak widzi pan szansę na przeprowadzenie takiego wniosku? No tak, widać, że ta kwestia tego, że w Senacie jest co chwilę wywracany ten stolik uzgodnień politycznych, który zapada w Sejmie, czy na poziomie szefów klubów, czy szefów partii, widać, że to drażni również polityków opozycji, bo ja przypomnę, że wokół ratyfikacji został wykreowany kompromis ponad podziałami politycznymi. 290 głosów za, PSL i Lewica. No trudno sobie wyobrazić taką schizofrenię polityczną, że teraz nagle senatorowie Lewicy i PSL-u będą głosować inaczej niż wynegocjowali to szefowie ich partii w Sejmie. Więc to jest dla mnie ciekawe zjawisko. Tutaj no, musimy poczekać na rozwój wypadków, ale ratyfikacja, głosowanie w sprawie tej ratyfikacji jest tutaj kwestią kluczową. Jeżeli większość senacka zdecyduje na to, żeby z Senatu wyszły niekonstytucyjne poprawki do ratyfikacji, no to jest kompromitacja Senatu i wtedy naprawdę no, trzeba uderzyć ręką w stół. Natomiast no, inna będzie sytuacja, jeżeli przyjmiemy ratyfikację bez poprawek, jeżeli wygra taka odpowiedzialność, taka podejście również opozycji konstruktywne, a nie totalne. No wszystko przed nami. Te 2 tygodnie myślę, że będą takim momentem przełomowym dla oceny funkcjonowania Senatu obecnej kadencji, większości i przede wszystkim marszałka. To jeszcze jedna sprawa, która również jest na tapecie, czy w porządku obrad, mianowicie głosowanie w sprawie zatwierdzenia zgody Senatu na sprawowanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich przez posła Bartłomieja Wróblewskiego. On zapowiedział, że po wybraniu zrezygnuje z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, że przyjmie opozycyjnych zastępców. No, widać, że stara się doprowadzić do przerwania tej politycznej niemożności, która trwa od września ubiegłego roku. Jak widzi pan szansę w Senacie w kontekście no właśnie tego, że ten blok opozycyjny się chwieje? No, kibicuję, wspieram jak mogę pana Bartłomieja Wróblewskiego. To jest człowiek świetnie przygotowany do pełnienia tej funkcji i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile energii wkłada w to, ażeby przekonać do siebie większość w Senacie. Oczywiście co do poparcia Prawa i Sprawiedliwości nie ma najmniejszej wątpliwości, ale odbyliśmy z nim kilka spotkań jako klub senacki. To zawsze były spotkania bardzo, bardzo merytoryczne, bardzo konkretne. Natomiast no, w opozycji to jest tak, że na początku było kilka obiecujących deklaracji, w tym głównie senatora Libickiego. No później niestety pan senator się z nich wycofał. Wydaje mi się, że głównie chodziło o to, ażeby zainteresować swoją osobą media i również no, kolegów ze swojej frakcji politycznej. Także mógłby się ewentualnie wycofać, wobec tego należy i w jakiś sposób zwrócić na niego uwagę. No tak, i także tutaj jestem bardzo rozczarowany, bo trudno zrozumieć polityka, który mówi tak, świetny kandydat, bardzo mi się podoba, popieram jego poglądy, ale niestety no, nie zagłosuję na niego, no bo tak mi podpowiada kierownictwo mojej partii. Czyli pana zdaniem w tej sprawie będzie niejako dyscyplina partyjna? Tak, tak, znaczy to już było wielokrotnie zapowiadane, natomiast ja wiem dobrze o tym, że w Platformie Obywatelskiej istnieje również takie skrzydło konserwatywne, chrześcijańskie, tylko ono jest tak niesłychane, przygniecione, tak jak to się mówi kolokwialnie, pod butem tego przywództwa politycznego, że no, zagłosowanie w tym momencie na Bartłomieja Wróblewskiego jest aktem niezwykłej odwagi. Ale no, nie przesądzajmy faktów. Dzisiaj prawdopodobnie w okolicach godziny 16 będzie to głosowanie.
to ten moment sprawdzający, kiedy dowiemy się, czy senatorowie w większości no, mają jeszcze jakąkolwiek samodzielność polityczną. Mhm. W obiegu publicznym pojawiają się informacje, że jest plan B, że jeśli Bartłomiej Wróblewski nie otrzyma błogosławieństwa Senatu, to będzie ktoś inny, no właśnie z grona senatorów. To chyba nie jest jakieś szczególnie ładne wobec kandydata. Tak, tak, bez przerwy jestem na korytarzach senackich zaczepiany przez dziennikarzy i pytany o to, kto następny. No ja nie powiem ani słowa o tym, kto następny, bo teraz robię wszystko, żeby Bartłomiej Wróblewski uzyskał zgodę Senatu na piastowanie tej funkcji. Natomiast rzeczywiście jest z punktu widzenia no takiego po prostu działania demokratycznego państwa prawnego sytuacją niepożądaną, że ten impas wokół Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich się przedłuża. Pan Adam Bodnar już dawno nie jest rzecznikiem praw obywatelskich, bo jego kadencja minęła. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tutaj nie pozostawia żadnych wątpliwości. No ale jeszcze raz to podkreślam, to nie konstytucja, to nie ład państwowy jest tym motywem przewodnim działania większości senackiej, tylko torpedowanie wszystkiego, co wychodzi z Sejmu. Rzecznik Praw Obywatelskich to jest instytucja z czasów dyktatury Wojciecha Jaruzelskiego, mająca być takim kwiatkiem do kożucha. Komunistyczna dyktatura, która mordowała przeciwników politycznych, mordowała księży, nagle powołała panią Łętowską, żeby pokazać, że no, mamy rzecznika, więc są u nas prawa obywatelskie. No, teraz chyba nie ma wątpliwości, że Polska jest krajem demokratycznym. Rzecznikiem może być każdy adwokat i jest państwem prawa, więc może by z tej funkcji zrezygnować, ale to pewnie nie jest dyskusja na teraz. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu. Panie senatorze, życzymy dzisiaj owocnych obrad i oby udało się przekonać senatorów opozycji, że ten opór taki ośli, pan użył słowa zawziętość. Marek Dyduch, poseł SLD, też wczoraj w rozmowie z panią z Platformy Obywatelskiej mówił o tej właśnie zawziętości opozycji. Liczę na to, panie redaktorze, że to się wreszcie uda przełamać. Tak teraz właśnie sobie uświadomiłem, że właśnie mija rok, odkąd jestem wicemarszałkiem Senatu i rzeczywiście jest to ciężki kawałek chleba być liderem z jednej strony opozycji w Senacie, a z drugiej strony przedstawicielem tego klubu 48-osobowego, który wspiera rząd. No to naprawdę tak od strony takiego państwowca jest nieraz bardzo przykre obserwować, jak można robić wszystko, żeby niszczyć to, co wykuwa się w Sejmie i w rządzie. Bardzo pięknie dziękujemy za rozmowę. Życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejny część naszego programu. Będzie to Potrójne Espresso.